Witam serdecznie. Postawiłem tu Was na jakimś kiju. Tyle, co będzie widać. Mianowicie, no zrobimy razem ze sobą ten jeden ulik, bo tak, ja już Wam powiem kiedy. W sobotę ja im dodałem górną skrzynkę już i dodałem rameczek, tak, u góry. Już przerzuciłem, że ten ulik akurat, chyba ciut się spóźniłem. Dosłownie ciut. I one na full już dumy zabudowały, bo ja im już dawno im tutaj dodałem susz, tam pustą i susz. W tej chwili wpadliśmy tutaj w sobotę właśnie. To filozofia już wyglądała w ten sposób, że widziałem miseczki jakieś, kurde, z jajkiem, nie? Mówię, ja pierniczę, co teraz? No ale nie były za mocno zawalone, no to tak. Rozpieprzyłem to dość mocno, że trzy ramki z czerwiem przełożyłem do góry. Osłoniłem to suszem, dodałem tą jakąś pustą chyba tutaj, czy coś. No a na ten dół już powkładałem, przetasowałem wewnątrz gniazda po prostu pustymi. Nie? Zrobiłem sajdon. Rozluźniłem je na maksa. Nie wiem jak to wyjdzie, tak? Czy one odpuszczą sobie motyw rojowy? Szczerze mówiąc, wątpię, żeby tak się stało. Ale właśnie uchyliłem przed chwilą trochę powałeczkę, bo tu tak przyszedłem sobie, jadę do ogródka. I patrzę, a tych pszczół na tej powałce jest grubo. Nie? Że tutaj ich jest, aż wiszą. No przed chwilą jeszcze bardziej wisiały. Aby tu nigdzie mateczka na mnie chodziła, ale nie chcę nimi telepać, bo nie mam dymu, po prostu tak doraźnie do nich tutaj podejdziemy. Tu jeszcze, jak widzicie, była włożona właśnie, o, taki zatwór zrobiłem tej maty, tak, po prostu od piku, żeby ten tył zamknąć jeszcze, nie? Ale już widzicie, góra jest rozłożona i to jest bez kraty, bez niczego, tak? Bez kraty, bez niczego. Mam nadzieję, że po prostu tu się coś poprzesuwało niedobrze trochę. Ale mam nadzieję, że sobie po prostu tak jakoś, kurczę, poradzimy. Nie? Że po prostu tutaj dodamy tych ramek. To może trochę się uda rozsunąć. O! No ale pszczoły, patrzcie. Ramka była włożona pusta. A w tej chwili już się zrobiła ciężka. Nu. Więc naniosły miotku na brzeg. Komórki są do połowy zalane. Tak. No i co? Rozłożymy je trochę jeszcze bardziej. O, tu już widzicie, jak ładnie pobudowały. Taką miodówkę bardziej, miodówkę, więc jest pożytek nektarowy dobry, dobry. Tak. Teraz co tam się dzieje? Tam jest taki numer. Ja mam dwa susze. Mam dwa susze. Jeden mam trochę lepszy, to go włożę tutaj w środek. Tam już widzę, że jest czerw i nawet widzę matkę, bo jest znaczona na żółto, więc już przeszła z czerwieniem do góry, więc jest elegancko, więc tutaj przetasujemy to jeszcze bardziej. Tak, tu dołożymy ramkę z suszem taką ładniejszą. Tą, co budują, to dosuniemy im. Tak. Rozwalimy je na full max, żeby ta matka mogła sobie gdzieś tam czerwić. Tą może nie wiem. Bo tutaj, o, tutaj zbierają, to nie zbierają. Tu jakbym jeszcze nie był łomie ze dwa dni, bym czekał z nimi do weekendu, tak, to tu już by zaczęły budować jakieś, kurcze, dziadostwo, to już widać od razu. Teraz włożymy ramkę pustą. Dół cały pszczołami. Tam widzę pustą ramkę, już odbudowały. Tak? Więc pszczoły w tym uliku jadą mi ostro. Co teraz? No mam taki paskudny susz. Taki naprawdę paskudny. Ale jako ostatni gdzieś tam w miodni może coś z nim zrobią. Nie mam tu już więcej suszu na pasiece, więc trzeba improwizować trochę. Tak? Trzeba trochę improwizować. No i włożymy pustą, oczywiście. Włożymy pustą rameczkę. Szkoda, że tu nie mam beleczek, bo bym włożył beleczkę, ale dobrze, spokojnie. Na razie są dość ciasno, ale ja je później rozłożę, że tu raczej będzie 9 ramek u góry na szeroko. No zobaczymy, jak będą zbierać ten miód, tak? Zobaczymy, jak będą zbierać ten miód. Wtedy tak będziemy z nimi tutaj sobie, kurczę, działać, prawda?
Jak widzicie, mam powałkę od Szymonów Apisów. Tak. No i dobra, no i tak ul po prostu rozłożyłem. Ta matka już tam czerwi, dzieje się. Nie? Dzieje się, dzieje się. Kurczę. Możemy tą matę tutaj włożyć tak po prostu. I pod daszek. Może tutaj trochę szczepnę. Nie? O. Będzie sobie na tym po prostu stał daszek. Więc w taki sposób. Można by było bardziej kopać do środka. I bardziej w środku coś ten czerw im tam rozwalić, co by został przeniesiony do góry, ale uważam, że nie ma to zbytniego sensu. Przyjdę tutaj w weekend. W tym momencie obadam, na ile matka zaczerwiła górny korpus, na ile są odbudowane i czy dalej nie wpadły w szał rojowy. Jeśli one nadal będą w szale rojowym, ja ją już ten weekend odbiorę po prostu na ramce czerwiu na wygryzieniu. Wsypię ze 3 ramki młodej pszczoły, 2. Damy jakiegoś kurde suszu, nie? Pszczoły będą działać dalej. Ten ulik, który jest po lewej stronie, na razie już jest rozłożony w 100%, więc on czeka, co właśnie na nim telefon stoi, on czeka na to, że my przyjdziemy w weekend i wtedy będziemy badać. Pustych uli to trochę mam, przywiozę tutaj ewentualnie trochę suszu, bo brakuje. Kilka ramek dosłownie. Pustych rameczek, ule w razie czego jakie są na początek tam, więc będziemy mogli z tego już coś komponować, tak? Uczennica też już tworzy swój ul kolejny, weekend dostanie kolejny, więc będzie robić kolejny, tak? Remoncik jakiś, no i to będzie. Teraz tu było pytanie, czym smarować ręce, jak się idzie do pszczół. Osobiście uważam tak. Po pierwsze, primo, nie używamy żadnych śmierdzielstw, żadnych płynów, żadnych perfumowanych mydeł, nic takiego. Po prostu jak idziemy do pszczół, od rana płuczemy, myjemy ręce nawet kilkukrotnie, po prostu w wodzie. W wodzie. Tak, więc po prostu ręce nie mogą i też nie mogą śmierdzieć potem. Nie mogą śmierdzieć jakimiś koniami, krowami, czymś takim nie mogą śmierdzieć. Tak, wystarczy, że pójdziemy do obory, złapiemy widły kilka razy. I już musimy iść porządnie umyć ręce, nie? Nawet jak używamy mydła, to najlepsze jest szare mydło, najzwyczajniejsze szare mydło, tak? Żeby po prostu nie było żadnych drażniących zapachów dla tych pszczół. Po kolejna rzecz, ręce nie mogą być spocone, tak? Po kolejna rzecz, jak mamy jakieś pszczoły trupki, na przykład, że coś zgnieciemy, czy coś i tak dalej, jak już jest sucha pszczoła taka tam od wcześniej, tak jak ją rękoma weźmiemy do palców i w ogóle i tak dalej, to będzie ok, ale jak jest świeżo zgnieciona pszczoła i my po prostu tym sokiem z pszczoły sobie potrzemy palce, w tym momencie pszczoły będą też bardziej drażliwe, tak? No i co dalej, jeśli chodzi o te ręce? No po prostu trzeba mieć jakiś do tego kurcze dryk, jakieś takie ruchy, nawet jak już czujesz, widzisz, że ta pszczoła ci skacze do ręki, szybko rękę cofnąć za plecy, tak? Po prostu nie dawać się im. W tym roku już trochę pogrzebałem w pszczołach i dostałem dosłownie, kurczę, kilka strzałów, nawet może nie z 5. Więc na razie w tym roku nie jest źle. Pożytek teraz, ostatnie dni, jest naprawdę bardzo fajny, widzę. Te pszczoły nawet na sadzie dzisiaj tak zerkłem, to widzę, że się zrobiło ich już grubo na dolnym korpusie, więc tak jak mówiłem, na trzecią część rzepaku pszczoły tam będą miały właśnie tak rozbudowywane skrzynki. Raz na 5-6 ramek, a drugi raz już wypełniamy do końca. Więc na po trochu. Więc tak to będzie wyglądać i podejrzewam, że właściwie będzie koniec rzepaku i dopiero na sadzie ja będę tam coś kombinował z odbieraniem matek i tak dalej. Tutaj na tej pasiece to już nawet może się zdarzać w niektórych ulach już w ten weekend. Tak, więc tak to będzie, więc trzeba będzie to sobie jakoś umiejętnie poznaczyć, żeby potem przyjść po 10 dniach już z kratami, tak? Przebrać te mateczniki, tak? Co się zrobią ratunkowe, wziąć, wybrać ze 2 najpiękniejsze i zostawić je pod kratą po prostu i tyle. Mianowicie, co jeśli chodzi o mateczniki rojowe, jeśli teraz na przykład ja przyjdę w weekend do tego ula, czy do tego, czy do jakiegoś innego,
Jeśli będą jakieś mateczniki rojowe powstawać w gnieździe, ale nie zdążyłem tego rozłożyć, to próbuję chamsko jeszcze je rozłożyć wtedy na dwie skrzynki. Jeśli po prostu już są rozbudowane na te dwie skrzynki ładnie i już powstają mateczniki rojowe, no to wtedy jak odbieramy matkę, oczywiście kasujemy wszystkie mateczniki rojowe, skrupulatnie robimy to raz, a porządnie. Nie latamy, nie zostawiamy tej matki pod kratą, nic nie kombinujemy, tylko chodzimy, trzeba to zrobić w tym momencie raz i porządnie i później mamy święty spokój, nie? No, oczywiście z tych starych matek i tak dalej, które podbieramy, później w tych ulach podstawowych miodowych, możemy sobie gdzieś tam poknąć coś, pohodować matki z jajek i jak te stare matki nam się trochę rozwiną, prawda? To w tym momencie możemy je poubijać i tak to sobie wszystko później porobić. Być może będziemy też tak w tym roku robić, żeby po prostu te stare matki niektóre powymieniać, tak? No, jeśli chodzi o moje pasieki, na każdej pasiece mam ileś uli pustych, więc będzie ok, więc mam do czego to wszystko wkładać. Nawet jakoś specjalnie nie szykuję kolejnych uli, mam może przygotowanych z 5-6, tak, żeby tutaj je przywieźć, żeby tutaj była jakaś tam pasieczka, tak? Tu jeszcze uczennica się dokoptuje, słuchajcie. Nie wiadomo, po okolicy na pewno jakiś rój się, kurczę, trafi, nie? Więc to też będzie jakaś przygoda. Więc na ilość pszczół w tym roku nie narzekam, tak? Będzie ok, nie? I tak się porobią te pszczoły w tym przypadku, w tym roku, i tak się porobią. Więc słuchajcie, no to filozofia o rękach jest. Co mogę powiedzieć, byłem właśnie w mieście, tak, na Zielonym Pogotowiu, no to tam ktoś, u pana Grzegorza, tam coś grzebał w tych ulach, ale tak dość nieumiejętnie. Więc ja nadzwyczajnie mu to porozkładałem ładnie na dwie skrzynki i mu powiedziałem, że będę za 10 dni, czyli w przyszłym tygodniu, po środku tygodnia pojedziemy znowu na pszczoły do miasta, tak, do miasta. No i zobaczymy, co tam się dzieje, w razie czego on nie chciał odbierać matek, więc może jakąś jedną matkę na razie czego mu jednak odbiorę, tak, żeby była w zapasie, a resztę utłuczemy, nie? W razie czego coś się gdzieś nie unasienni, to będzie ta jedna stara matka, nie? Na zaś. Więc taki już mam plan, tam są tylko 4 ule, więc kurde, nie? Zrobimy to. Porobimy mu, pomożemy, a z tego co widzę, no to pan Grzegorz tak, no dobrze się trzyma, ale no jednak nie wiem jak to będzie. Więc no, prawdopodobnie te jego pszczoły miastowe przybędą gdzieś tutaj. Gdzieś w okresie lipca, sierpnia. Tak widzę, nie? Chcę tego miodu sobie jeszcze tam wziąć z tych uli, pobrać. To pewnie też będziemy u niego wykręcać ten miód, albo ja wybiorę ramki, a jego żona powykręca, tak? A później pszczoły być może przyjadą gdzieś tu. Podejrzewam, że tutaj na pasiekę. Nie? No. Więc trzeba pomóc, jak chce, żeby mu pomóc, to trzeba pomóc. I tak porobimy, kurde, pszczoły w mieście, nie? Że trochę się pośmigam po mieście, ale to jest akurat, co? Zjeżdżam rowerem, 10 minut, jestem, kurczę, na głównej pętli i jadę pół godziny niecałe tramwajem. No, jestem na miejscu i przynajmniej trochę do miasta się pojeżdżę, nie? Dobra, słuchajcie. Ogarnęliśmy ten ulik, to jest pierwszy ul u mnie na pasiece, który miał jakieś, kurcze, defekty, że one chciały porobić te mateczniki. Więc to na razie rozłożyliśmy na maksa, ale ja nie wierzę w to, że one z tego wyjdą tak na 100%. Ten ul będzie kombinował, nie, do skutku, żeby się roić. Więc trzeba będzie na weekend właśnie coś tu przygotować, jakieś ule puste, za 2-3. Żeby mieć do czego wrzucać, w razie czego, nie? Stare matki, więc słuchajcie, życzę wam miłego dnia, powodzenia. No i wsio. Patrzcie, w jakim ładnym lesie mam pszczoły. Nie? Piękny las jest i tutaj, mimo tych liści i w ogóle, te pszczoły mają tutaj bardzo dogodne warunki. Ta skarpka tak się ogrzeje i w ogóle. Tak, to mam pszczoły w takim lesie i mi się cholernie to podoba, ale to podejrzewam, nie w każdym lesie pszczoły będą dobrze prosperować, tak? Zależy, jak skarpa jest wystawiona na słońce, no nie? Więc jest ok. Na przykład patrzę, no te miejscówki, tu zawsze gdzieś znajdzie się jakiś moment poranka, że
walnie im te słońce po ulach, ale tu jest bardzo spokojnie, bardzo zaciśnie. No. Tak pędzą pszczoły, nie stanęły. Będą latać dalej. Słuchajcie, pędzę do ogródka, życzę Wam miłego dnia i powodzenia.